Czy zdarzyło ci się mieć kiedykolwiek takie sny erotyczne, że jak się budzisz, to myślisz sobie, chyba coś jest ze mną nie tak. Albo taki przebłysk fantazji, która wprawia cię w bardzo podobne poczucie, że ja nie mogę, takie coś, takie, takie coś mnie podjerało? Czy, czy zdarzyło ci się kiedykolwiek coś takiego? Jeśli tak, to akurat ten odcinek jest dla ciebie. Sabina Walter, Loving Intimacy Coach. Podczas procesów z moimi klientkami bardzo często analizujemy sny i rozmawiamy też o fantazjach. Szczególnie tych, które wzbudzają właśnie takie Ugh", jak ja mogłam w ogóle coś, o czymś takim pomyśleć. Zwłaszcza tych, bo one jakkolwiek wzbudzają poczucie, co jest ze mną nie tak, jeżeli akurat takie coś mi się podoba. Jakkolwiek wzbudzają takie poczucie, to jednocześnie, wierzcie mi, one... One nie mają nic wspólnego z seksualnością, seksem, preferencjami seksualnymi. One za to są bezpośrednio połączone z wypartą emocjonalnością, z czymś co zostało zepchnięte do naprawdę ciemnych czeluści jej naszych osobowości po to, żeby właśnie ich nie dotykać, a objawiają się takim obrazem mniej więcej, który ma wywołać silne odczucie w ciele. Coś na zasadzie: "Hej, spójrz na mnie i zajmij się mną". Zaraz wyjaśnię ten proces. Zaraz wyjaśnię, jak wygląda ten mechanizm dokładniej. Ale chciałabym, żebyś pomyślała, bądź pomyślał i tak naprawdę przyjęła, bądź przyjął. Jeśli tobie zdarza się takie fantazjowanie, takie trochę wyjęte z kontekstu i, i od razu oceniasz to jako coś naprawdę wstrętnego lub takie sny, które są no, w ogóle moralnie, tak patrząc na takie, taki trzeźwy, codzienny osąd, moralnie bardzo wątpliwe, a są powiązane z seksualnością, z ekspresją seksualną, preferencjami, to może na początek nie oceniaj się. Może na początek po prostu odstaw to na chwilę na bok. Może akurat ten odcinek przyniesie ci coś, co wyjaśni to, co się dzieje i nada trochę inny tor temu rozumowaniu, które towarzyszy takim właśnie zjawiskom. A by the way, jeśli jesteś kobietą, która wstępuje w swoją autentyczną siłę, w swój naprawdę głęboki potencjał i chciałaby poznać swoje ciało i jego możliwości, jak również swój potencjał emocjonalny, kobiecy, kreatywny i niezwykły. Po to, żeby jej relacje były epickie, żeby jej kariera wzrosła, żeby ona sama czuła się naprawdę bardzo osadzona w swoim ciele, ze swoją intuicyjnością, ze swoją autentycznością, ze swoją osobistą prawdą. To Możesz zawsze zabukować spotkanie ze mną, po to, żeby sprawdzić, co ewentualnie może stać na przeszkodzie między taką wersją ciebie a, twoją, a tobą obecną. I takie spotkanie nic nie kosztuje i do niczego nie zobowiązuje, ale jeśli poczujesz się dostatecznie ufnie i bezpiecznie przy mnie i zdecydujesz się na głębszy proces, albo indywidualny, albo w grupie, to uczynisz mi wielki przywilej. I powracam do wideo. Przywołam teraz taki case study. Case study number one. Przyjmij mnie, że klientka ma na imię Teresa. I Teresa zgłosiła się do mnie jakiś czas temu i chciała jakby rozbudzić swoje ciało, bo mówi, nigdy nie przeżyłam orgazmu pochwowego, tak go nazwała. I kiedy zaczęłyśmy zagłębiać się w meandry jej podświadomości podczas sesji głębokich i ja używam do tego bardzo często hipnozy, to dobiłyśmy do takiego punktu, w którym ona, jako bardzo mała dziewczynka, o czym nikomu też nie mówiła i nie wspominała o tym, ale jako bardzo mała dziewczynka, mniej więcej do 7-8 roku życia, była bita przez swoją mamę, która miała problem z alkoholem. I to, to, to dziecko zakodowało sobie, że miłość rodzicielska jest związana z bólem, w tym fizycznym. Kiedy pytałam się tej kobiety, w jaki sposób te doświadczenia, w jaki sposób te rzeczy, które tu przeżywasz jako malutka dziewczynka, wpływają na Ciebie obecną, powiedziała z zawstydzeniem, ja fantazjuję o tym, żeby ktoś mnie brutalnie bił, tak, żeby mi zrywać skórę po prostu z pleców, po czym się rozpłakała. Natomiast kiedy dopytałam, skąd ta fantazja, to ona już rozumiała, będąc w tym bardzo otwartym stanie, i już rzeczywiście to połączyła. Z tego momentu, kiedy zakodowała sobie, że jako małe dziecko, bezbronne dziecko zdane tylko i wyłącznie na łaskę i niełaskę mamy, na to, że jej przeżycie, jej fizyczne przeżycie zależało tylko od tego, czy mama będzie ją kochała, ona jako to dziecko zakodowała w sobie i w swoim ciele, i w swoim podświadomym umyśle, że miłość równa się ból. I jeżeli ona się zakochuje, i to jest bardzo zarodunkowe dla naszych umysłów, jeżeli ona się zakochuje i na kim się jej zależy, to ta miłość będzie połączona z bólem. I tym samym, co się okazało później w toku naszej dyskusji po tych sesjach, że jej z jej partnerem zaczynają wypływać takie fantazje, zaczynają jej się śnić rzeczy, w których jakaś grupa mężczyzn ją naprawdę wykorzystuje brutalnie, wystawia na widok publicznych i jest potem jeszcze bita. Albo torturowana niemalże, i zawsze na tle seksualnym. I pytała się mnie właśnie, coś ze mną nie tak, że takie coś mi się śni. Czemu, o co to pytała również, zdarzało mi się szukać na przykład takich treści pornograficznych, w których jest naprawdę brutalnie i, i sprawiać sobie przyjemność do tego? Ja jestem tym tak zawstydzona, zażenowana i, 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 i czuję wstręt do siebie. Czemu takie coś? Porozbierałyśmy to, jak to się zakodowało w jej ciele. Bo bezpośrednim czynnikiem, takim wektorem tychże fantazji, tych iluzorycznych preferencji, było to, że to małe dziecko w pewnym momencie doświadczyło, że cała jej władza nad nią samą i jej ciałem jest jej odbierana. I to małe dziecko bezpośrednio do niej mówiło w tych fantazjach. I teraz zostań ze mną na moment, bo to jest bardzo istotne, co powiem. Ta kobieta się bardzo szczęśliwie zakochała. Ten mężczyzna jest wspaniałym mężczyzną. I to tak naprawdę to on połączył ją i mnie, bo oglądał jakieś moje filmy i pokierował ją do mnie. I, I tak zaczęłyśmy ze sobą pracować. I to jest naprawdę wspaniały mężczyzna. Relacja z nim, jak ona sama opisuje, trwa już dwa i pół roku. Jest naprawdę cudownie, mają bardzo poważne plany na resztę życia. Są zakochani, jak, jak nigdy w życiu ona nie była zakochana. I on również. I to czuć w jej słowach, to naprawdę czuć w jej energii. I teraz właśnie, gdy w jej życiu jest już zupełnie inaczej, jest osobą dorosłą, która sama się potrafi sobą zaopiekować, która jest w bardzo spełniającej się relacji, gdzie jest bezpiecznie, gdzie jest dobrze, teraz właśnie to wszystko zaczyna wychodzić. I przez to wszystko mam na myśli właśnie te wyparte emocje, te stany emocjonalne, na które wtedy, kiedy to wszystko się działo, jak była małym dzieckiem, nie było miejsca. Ona musiała to przetrwać. Ona musiała to zdusić i nie miała wyboru. Musiała się od tego odciąć jętka przyznaje że przez większość nastoletniego życia i później jak była młodą kobietą miewała takie przebłyski takich fantazji ale teraz w tej relacji to się tak bardzo nasiliło i to poprzez te fantazje właśnie to małe dziecko próbowało jej powiedzieć hej ja też tu jestem i to że powstało połączenie emocjonalnie pomiędzy cierpieniem tej małej dziewczynki a takim silnym obrazem który my Poprzez nasze uwarunkowanie, i to jak myślimy o seksualności, i to, jaki wpływ ma na nas kultura w odniesieniu do tego, jak postrzegamy seks. To to w tym momencie przez nią oceniane jest jako naprawdę złe i wciąż spychane. Tym bardziej próbuje to wyjść na wierzch. A to jest de facto to małe dziecko, które próbuje. To jej wewnętrzne małe dziecko, które próbuje przemówić do niej. I posługuje się jedynym obrazem, jaki zna. I zagłębiłyśmy się w ten proces. Zagłębiłyśmy się dokładnie w te sceny, te momenty, te chwile, gdy ta dziewczynka, którą była, była bita przez jej mamę. I to wymagało od tej kobiety tego, żeby postawiła się w roli obrońcy tej małej dziewczynki. Wzięła ją za rączkę, i w procesie wizualizacji opartej na hipnozie. Postawiła się naprzeciwko swojej matki i powiedziała jej: Od teraz ja będę matką dla tej dziewczynki, a ciebie zwalniam z tej roli. I dziękuję ci za wszystko. Jestem ci wdzięczna za to, że żyję, ale to tyle. I już spełniłaś tę rolę. Ja nie chcę być jak ty. Obiecałam sobie, że nie będę jak ty i koniec. I ja tego nie chcę. I gdy w wizualizacji ten proces rozmowy z mamą się zakończył, wówczas to dziecko miało przestrzeń na to, żeby wyrazić to, co czuło. Czułam się zagubiona. Czułam się niekochana, niechciana zniszczona wewnętrznie, zrozpaczona, samotna, opuszczona, niewysłuchana, niechciana. I ona już teraz, klientka, jako osoba dorosła, miała obowiązek i przywilej wysłuchać to dziecko i otoczyć ją ramieniem po to, żeby ją przyjąć do siebie. Po to, żeby stać się dla niej tą mamą, tak jak obiecała w wizualizacji z jej mamą, że teraz będzie tą mamą i obiecać jej, ale ja się tobą opiekuję, ja się tobą zajmę, ja przy tobie jestem i ja zawsze się tobą Zawsze będę mieć czas dla Ciebie. I proces był niezwykle emocjonalny. Ale to, co nastąpiło później, to, co nastąpiło po niewielu dniach po, jak się okazało, moja klientka powiedziała, że już już poczuła naprawdę duże takie uwolnienie. I po niewielu tygodniach załapała się na tym, że kompletnie nie fantazjuje o takich rzeczach. Mało tego, one kompletnie po prostu. One stały się neutralne. Stały się neutralne, i pewnie gdyby nie to że pewna jej część, która była tym utęsknionym, skrzywdzonym małym dzieckiem, obrała taką drogę do tego, żeby dorosła ona, ją zauważyła w końcu i mogła poprzez to, że miała świadka do tego procesu, mnie i swojego partnera, który ją w tym wspierał, że mogła to przetransformować na coś, co teraz jest zasilającą energią dla nią, bo de facto chodziło o miłość. Temu dziecku chodziło o miłość. Odzyskaj mnie. Zabierz mnie do siebie, do swojego życia. Ja nie chcę tam być, gdzie byłam. Kiedy to wszystko zostało już scalone, ujednolicone, klientka jest wolna od takich fantazji. Teraz ma inne. Teraz ma takie, które mówi, że ją bawią i jej służą. I twierdzi, że jej partner jest tym zachwycony. Rozmiękczyła się w sobie. Jeżeli ta historia tej kobiety w jakiś sposób nadaje też jakiś tor do przemyśleń i autorefleksji dla Ciebie, to świetnie, bo taka jest tego rola. A jeśli nie, jeśli masz dalsze pytania, jeżeli czujesz, że no właśnie, tak jak zaczynałam to wideo, że może z Tobą jednak jest coś nie tak, zapewniam Ci, chodzi bardziej o emocje. Chodzi bardziej o emocje i to, jak przykleiliśmy w naszych umysłach, to, że miłość ma swój obraz, a jeżeli jesteśmy dorośli i miłość ma fizyczny obraz, to przyklejmy ten fizyczny obraz do seksualności i ekspresji seksualnej w akcie seksualnym. To jest bardzo prosta zależność. I często właśnie fantazje seksualne oparte są o coś takiego. Niekoniecznie o preferencje seksualne, jakkolwiek. Ale to już jest kwestia, którą zostawiam Wam. Przemyślcie to i może jeżeli jesteście Takimi osobami, które rzeczywiście przechodzą coś bardzo podobnego, to może właśnie warto się zastanowić w zasadzie to, o jakie emocje mi chodzi. Jak ja się czuję. Jeżeli ja to tak odczuwam i odbieram i boję się tego co więcej, co może stać za tym? Jakie niespełnienie? W jaki sposób może moje zasoby zostały wykorzystane przeciwko mnie, ja chciałabym bądź chciałbym, tak je odzyskać? Może właśnie poprzez seksualność czy ekspresję seksualną wewnątrz aktu? Ale tak jak wspomniałam, to już jest wasze do przemyślenia. O ile rzeczywiście nadaję wam taką nową drogę do tego, żeby rozważać to w ten sposób. A ja tymczasem życzę wam przyjemności, soczystości, przyjemnych fantazji, takich, które was budują i które podsycają ogień między wami i waszymi ciałami, wami i waszymi partnerami bądź partnerkami. Wszystkiego dobrego, do zobaczenia, do usłyszenia i pa!